Państwa na Światowy Tydzień Matematyki, który zaczyna się za... O, już nie, za dwa dni. 10 października. No i co? Okazuje się, że tak jak Państwo wiedzą doskonale, koderzy mają swój własny tydzień kodowania. To już się nazywa godzina kodowania, ale trwa tydzień. Światowy, to taki, w którym te same zadania rozwiązują dzieci, młodzież, dorośli, bawią się tym na całym świecie. No, matematycy nie postanowili nie być gorsi i po raz pierwszy w tym roku odbędzie się Międzynarodowy Tydzień Matematyki. No bo hasłem pod wybuchające kropki. Jeżeli Państwo mają coś do pisania, kartkę ołówek, to warto sobie wyjąć. Nie po to, żeby notować, tylko po to, żeby zabawa będzie polegała jakby na tym, czy czasem trzeba coś sobie zapisać. Proszę Państwa, idea, jaka za tym stoi, oczywiście jest taka, że matematyka, nawet ta najprostsza, ta, którą uczymy na poziomie czterech działań, nie jest wcale nauką zakończoną i martwą. Choć tak by się mogło wydawać, bo uczymy tego tak samo z grubsza, nie wiem, tam od 200 czy 300 lat. Ale proszę zwrócić uwagę, że po drodze wpadliśmy w pewną rutynę i bez głębszego zrozumienia robimy te same zadania i w dodatku wymagamy od dzieci, żeby stosowały te same techniki. A tymczasem przecież nikt nie mówi, że tego nie, na to nie można spojrzeć inaczej. No weźmy, spróbujmy od 526. Odjąć 458. No, Państwo wiedzą, jak to się robi, to się od lewej zaczyna. Tu trzeba pożyczyć i tak dalej, i tak dalej. A co gdybym zapisał to tak? 100 minus 30 minus 2. Kto z Państwa policzy, ile to jest? 100 minus 30 to jest 70 minus 2 to jest 68, tak? To jest właśnie tyle, ile wynosi wynik tego odejmowania, tylko liczone od lewej do prawej, a nie od prawej do lewej. Skąd wiadomo, że każde dziecko chce liczyć od prawej do lewej, a nie na przykład od lewej do prawej? Proszę zwrócić uwagę, że jak Państwo liczą w głowie, to Państwo liczą od największych liczb do najmniejszych, nie? A w szkole zmuszamy dzieciaki, czy mówimy, że ten kanoniczny, jedyny, najmądrzejszy sposób działania pisemnego to jest od prawej do lewej. A tu jest tak, że można liczyć od lewej do prawej, tak jak chcemy. To jest bardzo naturalny zapis, nie? No, tu została nam na miejscu setnych jedna setka, dlatego 100. Tu no, minus 30, brakuje 30, tak? Czyli minus 3, bo to jest na miejscu dziesiątych, no tyle, że 10, tak? No a tutaj minus 2, minus 2, no powinienem tu napisać jedności, tak? Ale już sobie oszczędziłem, bo po co? No dobrze, a co by na przykład, gdyby liczyć, uczyć się czterech działań we wszystkich układach liczbowych naraz? Niemożliwe? No właśnie temu pytaniu poświęcony jest Międzynarodowy Tydzień Matematyki. Można sobie ten adres to jest www.explodingdots.org. Ja tu mam zresztą wydrukowanych za dzięki uprzejmości organizatorów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć egzemplarzy takich materiałów dla uczniów. Oprócz tego są jeszcze, zaraz pokażę materiały dla nasze lekcje po prostu z tłumaczenia materiałów dla nauczycieli żeśmy zrezygnowali, bo to trochę dziwne jest, że odwołujemy się do kreatywności, a jednocześnie odsuwamy nauczycielom krok po kroku, co mają robić. Jedno z drugim jakoś nie pasuje. W każdym razie jest tutaj 5 takich egzemplarzy, jeśli ktoś chce, jakaś większa rodzina, która może z tego skorzystać. Jest tu jakaś większa rodzina?
Dobrze, to tak raczej wspólnie, żeby... Dobrze, nie, ale chodzi o to, żeby tu na miejscu jakoś, bo będzie Państwu jakoś łatwiej uczestniczyć, jeżeli będą Państwo do tego zaglądać. No więc idea polega na tym, że wszystko jest oczywiście online i cała zabawa rozgrywa się na kolejnych wyspach, na których jeszcze po kolei są kolejne stacje. Wejdźmy do mechanii. Tu znajdą Państwo te materiały dla uczniów, które są tam wydrukowane. Tu znajdą Państwo po prostu pierwszy rozdział, cały opis mechanii. Jeżeli ktoś nie ma do dyspozycji komputera na co dzień, to może to sobie wydrukować i zrobić to bez komputera w domu. No i teraz zobaczmy, jak działa maszyna 2.1. To jest James Trenton, australijski matematyk, członek amerykańskiego towarzystwa, Stowarzyszenia Matematycznego, powiedzmy tak, American Mathematical Association, instytucji, która zajmuje się dydaktyką matematyki, w odróżnieniu od American Mathematical Society, który się zajmuje badaniami na dziedzinie matematyki. No i teraz posłuchajmy przez minutę historii, którą James chce nam opowiedzieć. Musimy wybuchnąć niektóre z nich, dlatego że
pudełku mogą być co najwyżej jedna kropka. No dobrze, no to bierzemy na przykład tą kropkę i przenosimy do pudełka po lewej. Świetnie. Udało się. To, co tutaj widzimy, to jest jedna kropka i jedna kropka. Kod liczby na początku było ile kropek? 3 na pudełku, tak? Teraz zapisaliśmy je w maszynie 2.1, tak? Że maszyna jest stabilna i ten zapis wygląda 1.1. No, czyli kod liczby 3 w maszynie 2.1 to jest 1.1. Kto z Państwa widzi już, co ta maszyna robi? Ona zapisuje liczbę w postaci dziesiętnej, w postaci dwójkowej. No tylko, że robi to w taki przyjazny sposób jakoś. Jeszcze tutaj nigdy nie pojawiło się 2 do n-tej, ani jakieś takie okropne matematyczne zwierzęta, tak? Można się tak bawić. Jaki będzie kod liczby 4? No, zobaczymy. 4 kropki. Musimy wybuchnąć te kropki parami, tak? Dobrze, wybuchamy je tutaj. No dobrze, to przenosimy teraz, wybuchamy te kropki stąd, ale niestety w drugim pudełku mamy nadal 2 kropki, tak? Sytuacja jest niestabilna, musimy te kropki wybuchnąć. No to wybuchamy kropkę. I mamy kod liczby 4, tak? Jaki ten kod wygląda? Kropka, bez kropek, 1, 0, 0. No dobrze, a kto z Państwa mi powie, jak będzie z 6 kropkami? No sprawdźmy to szybko. Raz, 2, tu musimy wybuchnąć, tu musimy wybuchnąć, jest. Kod liczby 13 zostawią Państwu do zrobienia samemu. A teraz zadanie odwrotne. Ile wynosi, jak liczba, której kod w maszynie 2.1 wynosi 1.1001? Jedna kropka w tym pudełeczku oznacza 8. 16 plus 8 to jest 24. Żadnej kropki w tym pudełeczku, i jedna kropka w tym pudełeczku, tak? Jedna kropka w tym pudełeczku to jest... to jest jedynka. Kropka, bez kropki, jedynka. Można zapisać jako 16 plus 8 plus... 0 plus 0 plus 1 równa się 25. No dobrze, kto z Państwa uważa, że zapisywanie liczb dziesiętnych w postaci binarnej jest trudne? Jest ktoś, kto uważa tak, czy nie? Ty jeszcze masz wątpliwości. No dobra, no, okej, w porządku. No musisz jeszcze raz przeczytać, obejrzeć się i pobawić. Czyli właśnie po to jest na Ciebie zrobione. Żebyś sobie lepiej sobie to pobawiła. Ja nie wiem, jak w tej chwili wprowadza się postać binarną niż całkowitych, ale podejrzewam, że w sposób, który jest bardziej skomplikowany niż ta maszyna, no tak? No dobrze, no to oczywiście nie jest jeszcze wszystko, dlatego że pora na maszynę 3.1. Co będzie robiła maszyna 3.1? No, maszyna 3.1 będzie nam zapisywała w systemie liczbowym o podstawie 2, 3. No, zobaczcie, proszę. Weźmy system liczbowy o podstawie 3, czyli maszyna teraz będzie 3 na
jeden. Tych z Państwa, którzy to już wszystko doskonale rozumieją i wiedzą, to mogą się już nie patrzeć, tylko zastanowić się, jak będzie działała maszyna 2, 3. Czy taka maszyna ma sens? No dobrze, jak działa maszyna 3 do 1? Okay. Można się godzinami bawić kodowaniem liczb przy maszynie 2-1. Nagle mnie uświeciło. Zrozumiałem, że prócz maszyny 2-1 mogę zrobić maszynę 3-1. Teraz trzy kropki w pudełku będą zmieniać się w jedną po lewej. Jakie będą kody liczb w tej maszynie? Przekonajmy się. Wstawiam jedną kropkę. Siup. Nic ciekawego. Druga kropka. Siup. Nadal nic. Wybuchną dopiero 3. Kod dla dwóch to po prostu 2. Wpiszmy trzecią kropkę. Siup. Trzy kropki w pudełku wybuchają. I stają się jedną kropką po lewej. Kod dla trójki to nic, nic, nic. Jedna kropka, zero kropek. Jeden, zero. Czwórka. Pudełko dalej. Siup. Dobrze. To jeden, jeden. Piątka. Siup. Jeden, dwa. Z szóstką może być ciekawy. Domyślacie się kodu? Wstawiam. Siup. Trzy kropki z udany. Pomógłbym. Z trzech kropek. Jedna. Szóstka to nic, nic, nic. Dwie kropki, zero kropek, dwa, zero. Wspaniale. Wasze. Jaki jest kod dla... Dobrze, no to w takim razie już rozumiemy. To teraz zobaczmy, jaki jest kod w maszynie 3.1 dla 13. Ktoś chce sprawdzić sobie sam. Tym razem wybuchamy trzy kropki, tak? Więc będą znikać po trzy. Dobrze. Uwaga, sytuacja niestabilna, musimy wybuchnąć. Rzeczywiście w maszynie 3.1 kod 13 to jest. A jak będzie kod do 20? No próbujemy. Raz. Dwa. Jeden wniosek, jaki można wyciągnąć z tego ćwiczenia, jest taki, że kodowanie w podstawie 3 nie jest w zasadzie bardziej skomplikowane niż kodowanie w podstawie 2. To możemy teraz zobaczyć, ile to będzie. Jeszcze jedno ciekawe pytanie. Czy jak mamy maszynę 2.1, to czy kod maszyny, kod liczby w maszynie 2.1 może zawierać dwójkę? No nie może, dlatego że to by oznaczało, że w jednym z pudełek są dwie kulki, dwie kropki, no a dwie kropki w jednym pudełku to jest niestabilna sytuacja, tak? Maszynę używamy w ten sposób, że musimy rozłożyć te kropki pomiędzy pudełka tak, żeby maszyna była stabilna. Póki maszyna się denerwuje i te kropki tak podskakują, to dopóty zadanie nie jest skończone. No dobrze, no mamy pytanie, czy liczba może mieć kod 20141 w maszynie 1.3. No nie może, dlatego że jeżeli tu wbijemy dwie kropki, tu wbijemy jedną kropkę, tu spróbujemy wbić cztery kropki, i tu jedną kropkę, to to pudełko jest niestabilne, tak? Trzeba je wybuchnąć. No dobrze, to tyle na temat, jak operacyjnie działają maszyny, a teraz dlaczego tak działają. No to tego dowiecie się
Tego dowiecie się z kolejnej wyspy. Mamy w tej chwili 7 stacji, 7 jest jeszcze nieopublikowana. 7 stacja to są szeregi nieskończone. Po drodze pojawiają się zmienne, dzielenie wielomianów, jako naturalne zupełnie ogólnienie dzielenia liczb. No i oczywiście 4 działania we wszystkich możliwych układach liczbowych. Zapraszam Państwa do udziału w tym międzynarodowym tygodniu matematyki i do sprawdzenia na własnej skórze, że nauczanie matematyki to jest ciągle żywa dziedzina wiedzy i to nieprawda, że już wszystko na ten temat wiadomo. Chcę, żeby tu pokazać, że Polacy nie mięsi, i że Polska stoi tak naprawdę dużą grupą kreatywnych, mądrych nauczycieli, także częściowo pedagogów uniwersyteckich. Budowaliśmy równoległą polską wersję czy stronę tego globalnego tygodnia matematyki, która oprócz tego, że prowadzi tutaj, to jeszcze zawiera odnośniki do różnych nowych, rodzimych pomysłów. Tak, do inicjatyw, pomysłów, scenariuszy lekcji, koncepcji. Tu widzę na przykład piękne liście. Jest taka nauczycielka matematyki, która przy pomocy jesiennych liści uczy symetrii. Więc na przykład znajdą Państwo tam takie zagadnienie jak symetrię jesiennego liścia. Zapraszam do zabawy. Dziękuję uprzejmie.